Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Ja dzisiaj postanowiłam, że nagram takiego spontanicznego vloga. Już chciałam go nagrać od poniedziałku, z racji tego, że mam wolne. I chciałam jakoś tak wam coś nagrać, bo po prostu mam weekend, cały tydzień wolny ze względu na moje urodziny, które są w sobotę, dzisiaj jest środa, w sobotę są moje urodziny 14 listopada. Ale wiecie, zawsze latam na wakacje, każde, naprawdę, jak pomyślicie, każde jedne wakacje gdzieś byłam, każde jedne urodziny gdzieś byłam. Więc jest trochę inaczej, zwłaszcza, że jest bardzo szaro i nawet nie mogę, nie możemy nawet dziś pojechać do spa czy coś takiego. Lockdown się skończył w poniedziałek, więc teraz otworzyli troszkę sklepy. Wczoraj we wtorek chciałam wam troszkę nagrać, bo wyszłam do TK Maxa. Jak to w TK Maxie? Zawsze mogę sobie znaleźć fajne rzeczy i w ogóle zawsze są jakieś okazje, tylko że TK Max to dla mnie jest takie miejsce, gdzie wiecie, bardziej idę tam, żeby coś fajnego wyciągnąć za fajną cenę, a nie żeby kupić, bo czasem uważajcie na to, TK Maxy, nie wiem jak w Polsce, ale w Anglii myślicie, że są tańsze, o fajna na przykład Armani czy też jakaś bluzka, spódniczka, która była, a one naprawdę nie są warte tej ceny, więc poszło jak najlepiej i tylko kupiłam sobie portfel, ale ten portfel nie jest taki zły, jest to Duny London i ja ogólnie chciałam ostatnio sobie kupić czarny portfel, ale jak widzicie, on ma takie fajne przejścia, jest zwykły, nic szałowego, ale było pokazane, że cena była z 32 na 14,99, więc postanowiłam go kupić, a ja lubię zmieniać sobie portfele ze względu na to, że nie wiem, jakoś tak się fajnie czuję, torebkę jak zmienię, albo portfel tak jakoś fajnie, jakoś nie wiem, coś takiego nowego. Więc ja teraz, kochani, jak widzicie, ogólnie mam bra pod spodem, bo będę robiła ćwiczenia za chwilkę. Jest godzina około 1, dzisiaj pospałam sobie do 11, ale chodzi o to, że chciałam te pierwsze dni moje takie się zrelaksować, trochę nabrać, wiecie, takiej energii i nawet zauważyłam, powiem wam, że odkąd tak przespałam się i w ogóle, to nawet już nie mam takich dołków pod oczami, więc to jest super. Nie mam na razie make-upu, nie będę robiła, tylko sobie zrobię brwi szybko, no i pójdę z pieskiem moim na spacer, bo Kimusia, Kimusia! Kimusia, widzicie jaki mam bałagan, ze względu na to, że mój mąż kupił jakieś speakery, użyłam sobie torebki swoją i wszystko, ale jutro, dzisiaj właśnie to wszystko ogarnę, jak zrobię ćwiczenia, pójdę z pieskiem, zrobię ćwiczenia, a potem będę wszystko ogarniać, no i jeszcze będę musiała jeszcze ogarniać właśnie moje szafy, ze względu na to, że zima przyszła, przychodzi jesień i o, mówię, ej, halo, halo, widzicie? Nie słucha mnie. Halo, Kimusia! What's going on? What's going on, bebe? Halo, bebe! You okay? You okay, bubu? Ej! Yeah, she's coming. I don't know. I can't. Nie mogę sfokusować. Więc, tak. Widzicie, tutaj jestem ciemna, bo mam przed lustrem. Kimuś! Ej, mopka! Hej, bubu! Hej, bebe! Yay! You okay? You okay, baby? Yeah. We're going for a walk, right? We're going for a walk? Yeah. So, więc słuchajcie, bo po angielsku, po polsku mówię. Ona bardziej po angielsku rozumie ze względu na mojego męża, jak mówi do niej po angielsku. Słuchajcie, więc tak, więc sobie będę ogarniać szafę. Chcę wam pokazać ogólnie, jak to wygląda, ale się nie przestraszcie. Bo ja zawsze sobie zamieniam, mam takie specjalne boksy z IKEA, zawsze sobie zamieniam je i wiecie, jak przychodzi lato, to wyciągam właśnie te letnie rzeczy i wkładam do mojej szafy, a jak przychodzi zima, no to wiadomo, na odwrót. No ale w tym czasie akurat zawsze mówiłam sobie w weekend, a zrobię to ze względu na to, że mam 3 dni wolnego, bo pracuję teraz 4 dni. Ale jakoś nie wiem, nie mogłam się zmobilizować czy coś, więc moja szafa wygląda... Wiem, masakra, co nie? Tam są i sukienki letnie i wszystko, ale ja miałam taką cichą nadzieję, że pojedziemy sobie na wakacje, na które nie pojechaliśmy niestety. Więc pokupowałam, jak babcia była, pokupowałam, jak ją możecie zobaczyć, co pokupowałam nowego, zrobiłam haul na właśnie, zobaczcie, nawet jej można zobaczyć, ona jest taka biała, o, teraz ją widać, cicho, nie mówcie nic. Daddy! Widzicie? Daddy? Daddy, where is daddy? Where is daddy? No, ona zawsze jak mówi, where is daddy, gdzie jest tata, to... O, już czeka, zobaczcie.
Where is daddy, bebe? Where is daddy? Where is daddy? Where is your daddy? Ale mniejsza z o to. Więc tak, no tak, jesteś kochana, yes, jesteś you lovely dog, yes. No więc, no już idziemy na spacerek. No, więc właśnie tego to sprawa. Więc właśnie jak możecie zobaczyć sobie moje, mój filmik z Primarka, jak byłam właśnie z babcią, to pokupowałam pełno rzeczy, ale więcej oczywiście dla babci pokupowałam. Ale mam jakieś sweterki w ogóle. Na razie, bo one były nowe, te sweterki są tam. Ostatnio jak robiłam też porządek, ale to było naprawdę, ja wiem, może z 3 miesiące temu ja robiłam porządek, jak lockdown się zaczął, więc ja wyrzucałam różności rzeczy, ale widzicie, teraz jest tu wszystko ciasne. Ja ogólnie lubię mieć te wszystkie wieszaczki takie same, więc specjalnie sobie zamówiłam jednokolorowe, czerwone tu i tam. I mogę sobie, wiecie, i mogę sobie je poukładać, no ale tak, na przykład te kożuszki, jak widzicie, te kożuszki zawsze je, jest piękny kożuszek ogólnie, ja go kupiłam też w Primarku, jest naprawdę wart ceny, no jest tak śliczny, no ale właśnie kurteczki czy cokolwiek, ta już taka jest jesienna kurteczka, także to już kupiłam dawno, dawno temu, ale mi się podoba, że mi jej wyrzucić, bo jest inna, ma taki fajny róż, naprawdę, może tego tak nie widać do końca, ale jest taki ładny różowy, no i srebrna, więc tak. Więc postanowiłam sobie, że ją zostawię. Ale nie wiem, może wy macie, kochani, jakieś pomysły. Macie jakieś właśnie pomysły ze względu na to. Bo nie wiem, ja ogólnie patrzę na Pinterestie i wszędzie, żeby to jakoś ogarnąć, żeby miało to, jak to się mówi, ręce i nogi, ale tak, mam jedną właśnie taką fajną. Wiecie, takie te worki, które wysysacie odkurzaczem, więc mam to i zawsze wszystkie swoje płaszcze wkładam to i mam pod łóżkiem. Więc tylko te łóżka akurat jest super, ale na przykład moja koleżanka ma, że macie tutaj takie szufladki do wyciągania, my akurat nie. Wszystko jest, wiecie, takie, że musicie podnosić, więc to jest masakra. Ale ogólnie łóżko mi się podoba. no, więc to dzisiaj jest mój goal na to, żeby ogarniać. Siedzę właśnie w swoim jeszcze tym sweterku, który też kupiłam z Primarka ostatnio, z miesiąc temu, bo włączyłam dopiero ogrzewanie, więc mi się nagrzewa, ale to 10 minut jest gorąco. No, także bierzemy się za robotę, koniec gadania. Idę troszkę najwyżej położyć korektora na twarz, a jak widzicie może białe na moim twarzy to jest sudokrem. Ze względu na to, jak już mówiłam w innych swoich filmikach, niestety przez te maseczki, które noszę w pracy, które musimy, wiecie, się... one muszą być tak bardzo dopasowane, po prostu nie zostawiają mi takie, wiecie, pryszcze i wszystko, więc muszę sobie przez ten czas, jak jestem wolna, jakoś to wysuszyć. A myślę, jeśli chodzi o wakacje, to mam nadzieję, mam taką głęboką nadzieję, bo jestem też, mam wolne w styczniu, więc mam taką nadzieję, że pojedziemy, gdzieś polecimy na wakacje w styczniu. Jeśli nie, no to pojadę do Polski na 10 dni, taki jest mój plan. No, więc ja tylko coś właśnie użyję jakiegoś korektora. Powiem wam, że ostatnio akurat miałam korektor ten nie, ten to był dostałam od koleżanki, który wam zaraz pokażę. Ja miałam ten korektor z Maka, którego naprawdę nie jestem zadowolona. I potem, czego to jeszcze był? Z Maka i z Narsa chyba sobie też miałam. Z Narsa to było. Ale to nie wiem, dajcie znać, bo jakoś, jakoś mi one nie sprawiały super. Ten dostałam od koleżanki, ale to wiecie, taki tester Incense. A nie, to nie jest jakiś, żebym wam rekomendowała, bo naprawdę jest, nie jest taki super. Ale jak go na razie nałożę, po prostu wiecie, żeby żeby chociaż przejść przez ulicę, jak będę szła ze swoim pieskiem. Ale ogólnie ładnie pachnie, wiecie? Ładnie pachnie, nie wiem. Dajcie znać, czy jakieś właśnie fajne korektory macie. Ogólnie teraz, na ten moment, myślę, będę w trakcie niedługo robienia swoich, prostowania swoich ząbków. Właśnie i to będzie tym Invisalign, ale to wam powiem troszkę szybciej, jak będę coś wiedziała, bo na razie jestem w momencie, kiedy mam sprawdzane ząbki. Tydzień temu miałam... Tak, tydzień temu miałam jedną plombę robioną, która była, nie wiadomo, czy ona właśnie, wiecie, będziemy teraz mówić o zębach, ale ja po prostu kocham ten, ten temat. Sorki, kochani, ja będę tutaj tylko patrzyła, nie patrzcie nawet na to, jak ja się maluję, ze względu na to, że ja tylko chcę tak te swoje, wiecie,
te moje pryszcze tak przykryć, no to jak wyjdę na spacer z nią. Tak, więc myślałam właśnie o tych ząbkach. Jeśli chodzi, tak, ja nie mam w ogóle problemu z jakimiś dziurami w zębach czy coś, ze względu na to też, że ja używam specjalnej pasty, które możecie akurat znaleźć u dentysty. Jest to pasta, która jest bardziej silniejsza niż te normalne, bo normalna pasta ma fluorydy 1250, coś, o co się nie mylę, a te właśnie możecie sobie znaleźć u dentysty i to są na receptę. W Polsce wiadomo, pewnie będzie trzeba płacić za receptę, tutaj w Walii się nie płaci. I jedną macie pastę, to się nazywa Duropat Colgate, ale wiem, że dentyści ją też w Polsce rekomendują, ze względu na to, że kiedyś mieszkałam z jakimiś znajomymi w Londynie, jak mieszkałam oczywiście, wiecie, wynajmowałam pokój, no to on mi mówił, właśnie ten znajomy, że on tą ma pastę z Polski, więc na pewno jest w Polsce, no ale wiadomo, że więcej płaci, bo tutaj ta pasta kosztuje, jakby chciał, jak w Londynie trzeba było zapłacić za pastę, ta pasta kosztowała 10 funtów, więc jest 50 zł. Więc jest Duropat Colgate 2800 i 5000. Ja akurat sobie biorę 5000, to dentystami zapisuję i uwierzcie mi, ja po tej paszce, jeśli macie problem, wiecie, to nie jest, właśnie skonsultujcie się z waszym dentystą, ale jeśli macie problem, macie dużo dziur, wiecie, kawit, nie wiem jak to po polsku, no to właśnie skonsultujcie się z dentystą, jeśli on by może wam polecił taką pastę, bo ja miałam takie problemy, ale to ze względu na to, że ja kiedyś piłam energy drinki 1 litr dziennie, bo miałam nocki i w ogóle jak przyjechałam do Anglii i dużo nie spałam, więc piłam i wiem, że to jest niezdrowe, to jest po prostu najgorsze, wiecie, ever, ale naprawdę przestałam, jakoś, nie wiem, jakoś, chyba sobie to wiecie, jakoś powiedziałam do siebie, że jakoś sobie mówiłam, co jest prawdą, że to jest naprawdę okropne, więc tak, od tamtej pory właśnie nie piję i nie mam problemów też, ale też dbam o zęby. Jeśli chcecie, zrobię wam osobny filmik, jeśli chodzi o zęby, bo dużo wiem, jeśli chodzi o oral health. Dużo pacjentów nie wie tych rzeczy. Nie wiem, czy dentyści w Polsce to tłumaczą. Na pewno tłumaczą, ale ja na przykład jak chodzę, nawet już ostatnio byłam u dentysty, to było 2 lata temu w Polsce, do prywatnego i jest pani dentystka była bardzo dobra i mi dużo wytłumaczyła, ale na przykład nie dostałam takiej, wiecie, takiego wytłumaczenia, jak myć zęby, co robić, bo to jest bardzo ważne i uwierzcie mi, jest dużo, ale to bardzo dużo sytuacji, gdzie pacjenci nie wiedzą i to ja pracuję u dentysty już 4 lata i mamy pełno pacjentów, którzy naprawdę nie wiedzą, jak poprawnie myć zęby, nie mówiąc o tym, że niektórzy ludzie nie wiedzą, nawet widzę na filmikach, jak myć zęby inaczej z szczoteczką elektryczną albo szczoteczką manualną, to jest jedna rzecz, czego ja się nie dziwię, to nie jest coś, co ja naprawdę bym mówiła, że o, nie wiecie jak myć, ze względu na to, że ja też nie wiedziałam, dopóki nie byłam pielęgniarką. Nikt mi tego nie wytłumaczył. W Polsce miałam też elektryczną szczoteczkę, tylko ja w Polsce to właśnie nie wiem czemu, ale zawsze się bałam chodzić do dentysty, jak byłam mniejsza. Nie mam pojęcia czemu od małego, a teraz to uwielbiam siedzieć na dentystycznym fotelu, relaksuję się i ostatnio tych dentystów, których widziałam, czy tutaj, czy w Londynie, to naprawdę są bardzo delikatni i myślę, że ta całe myślenie, ta ideologia odnośnie dentysty, co kiedyś było takie, wiecie, ja pamiętam to za dziecka, moja dentystka po prostu mnie wzięła, chodź tu na środku siedź, trzymaj głowę, wiecie, ja byłam dzieckiem, ja miałam może 13 lat i to było takie, wiecie, zrobienie plomby i tej srebrnej jeszcze, to wiecie, to było za dziecka przerażające, gdzie teraz na przykład widzę, że jak pracujemy i nawet ja jako pielęgniarka staramy się czy dzieci, czy dorosłych właśnie oswoić, żeby się czuli komfortowo. Teraz jak dentysta, nie wiem czy tak w Polsce też jest, dajcie mi znać, ale jak my robimy na przykład plombę, to dentysta zawsze mówi, jeśli czujesz jakiś problem, tylko podnieś lewą rękę do góry i przestaniemy. Kiedyś tego nie było, nie wiem co uczyli w szkołach, ale ja po prostu, wiecie, trzymam, mówię, boli, ona siedź. Także, ale to tyle odnośnie zębów. No, ale więc ogólnie będę chciała mieć swoje, wiecie, swoje właśnie prostowanie zębów, ale ja naprawdę, nie wiem, jak
słuchajcie, na zęby. One są białe, wiadomo, ja wybielam i mam pełno filmików. Ten pierwszy filmik, który zrobiłam, taki próbny, na początku, jak otworzyłam jeszcze swój kanał, on ma dużo wyświetleń, ale ja ostatnio używałam tego Zoom. Teraz niedługo będę używać drugiej firmy, której mam, jeszcze nie powiem. Mój dentysta mi ją polecił. Mogą ją tylko zamówić dentyści z internetu na moment, z racji tego, że musimy mieć swój GDC numer, czyli ja też go mam, ale dentysta go musi zamówić. Jest on dużo tańszy niż Zoom Philips, więc zobaczę. Wiem, że pacjenci bardzo uwielbiają. W ogóle opakowanie tego produktu do wybielania zębów jest rewelacyjne, wygląda super luxury, więc jeśli będę go robić, na pewno Wam polecę, zobaczę, czy jest dobry, czy nie i jak się sprawdza. Mój dentysta mówił, że jest bardzo dobry i naprawdę wybiera zęby, ale wiecie, ona bardzo białe zęby, więc to nawet się tym nie sugerujcie. No, więc sprawdzę. A Invisalign, akurat tutaj, my robimy Invisalign Go i we Walii akurat, jeśli chodzi o bupę, to jak macie bupa, takie wiecie, filie we Walii, to ono kosztuje u nas około 2000 funtów. Ale to jest coś takiego, że macie różne Invisalign. My akurat robimy Invisalign Go, czyli to jest takie, gdzie nie nakładacie, nie przesuwacie waszych tylnych zębów, tylko przednie do czwórki albo i w piątki, coś takiego. Ale właśnie ja chciałam zrobić też filmik, może zrobię, jeśli ja będę miała swoje robione, to wam całą tą rutynę przedstawię, jak to wszystko wygląda. Wiem, że dużo ludzi też mówi, że Invisalign nie jest dobre, że lepsze są normalne aparaty i tak zgadzam się z tym, ale jeśli macie delikatne, wiecie, aparaty, które musicie dużo przesunąć, Invisalign dla was nie pomoże na pewno. I to nie mówię ja, tylko to mówi akurat dentysta, bo mamy pacjentów, widzę, oglądam i mówię tam to wszystko wam ze swojego własnego doświadczenia. Ale jeśli macie takie delikatne jak ja, gdzie tylko macie przednie nałożone delikatnie, no to one wam pomogą i to są takie, wiecie, 4-5 miesięcy góra i wam robią. Akurat ten dentysta, który ze mną pracuje, on jest bardziej właśnie od strony kosmetycznej zębów, więc on lubi robić właśnie wszystkie takie, jak to się mówi, composite bonding, czyli że wyrównuje wam takim specjalnym dentystycznym materiałem, żeby ten uśmiech wyglądał pięknie i taki, wiecie, taki prosty, ładny uśmiech. Więc dlatego ja bym chciała to sobie zrobić, chociaż u mnie nie ma tak, jak rozmawiam do ludzi, wiecie, ten uśmiech nie jest jakiś zły aż tak, ale ja go widzę i mnie to bardzo, bardzo po prostu, jakby tam powiedzieć, nie jestem nieśmiała, ale jakoś takie mam, wiecie, do siebie dystans ze względu na uśmiech i tak go próbowałam polepszyć. Ważne, że mam zdrowe zęby i mam białe, wymielone, no ale wiadomo, chcę coś zmienić, zwłaszcza jeszcze jak kiedyś dzieci przyjdą, to może, wiecie, będą inne oszczędności i nie będę chciała tego robić, no to wiadomo, ale jeśli, wiecie, macie parę groszy, więc taka fajna jest opcja tego zrobienia. No, już nie mówiąc o swoim nosie, ostatnio oglądałam właśnie, powiem wam, wiecie co, ja gadam do was, a nawet, a mój pies czeka na spacer, więc będę szła. No, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Chcesz powiedzieć do mami? Chcesz, bebe, coś powiedzieć? O, zobaczcie, ona się normalnie wstydzi kamery. Kimulek! Przed chwilą się na mnie patrzyła i wszystko było ok, a teraz się wstydzi. Wstydzioszku! Idziemy na spacerek? We're going for a walk. Let's go for a walk. Let's go for a walk, bebe. Let's go for a walk. Okej, okay, idziemy. Idziemy. Ojeju. Och. No zobaczcie, jak tu jej nie kochać. Mua! No to moje. Powiedzcie mi, ja wiem, że ludzie zawsze mówią odnośnie ciłały, że one szczekają, że są okropne, rozpieszczone. I bałam się o to, ale powiem wam, że z nią naprawdę nie mam żadnego problemu. Ona jest taka kochana i ja myślę, że wiecie, to też o to chodzi, jak swojego pieska wychowacie, bo ona jest bardzo, bardzo grzecznym pieskiem. Tam poszczeka trochę na okienku na inne pieski, ale naprawdę nie szczeka, nie piszczy, jest grzeczna. Sąsiedzi mówią, że jak nas w domu nie ma, to jest bardzo grzeczna. I w ogóle dużo miłości ona daje. Naprawdę jest takim prawdziwym przyjacielem i ma dużo, nie wiem, jak wam to oczy, taki ma swój, jak to się mówi na to w tym, po polsku, jakby wam to powiedzieć, ona ma
personality, że swoją osobowość, tak. Ona ma naprawdę taką swoją własną osobowość. O, zobaczcie. Ona jest taka kochana. A, Kimulek. Kimusia. Tak bym mogła ją, tylko mówi naprawdę, jest bardzo kochany. Rozpieszczona jest, bo mój na przykład dentysta ostatnio się nią, znaczy ostatnio w tamtym roku? Nie, w styczniu się nią opiekował. Jak pojechaliśmy na wakacje. I powiedział właśnie, że ona jest bardzo rozpieszczona. Ma trzy łóżeczka, jedno tu, drugie w salonie i jedno w kuchni. Ze względu na to, że tutaj w tym akurat, bo ono jest duże. I wiem, że to jest może dla dużego pieska, ale ona uwielbia się rozłożyć, jeszcze kocyk ma w środku na wieczór. A jak to się nazywa? A w salonie ma właśnie taką łapkę takiego pieska, gdzie może właśnie się zrelaksować i ona typowo się relaksuje tam. A w kuchni to tylko jak tak chce do nas przyjść i ogląda nas jak jemy, albo wiecie, patrzy jak gotuje, więc wzięłam dlatego jej trzy łóżeczka. A to dlatego, że każdy z osobna mi się podobało i teraz właśnie zamówiłam jej fajną rzecz, którą wam pokażę może w vlogu następnym jak przyjdzie. Jest to taki taka torba, co ja zawsze mówiłam, nigdy nie będę chodzić z torbą dla chihuahuy. A to jest właśnie taka specjalna torba, która jest też z panterkę i jest zamówiona z eBaya, ale z Polski, z Poznania, taka pani wysyła, więc zobaczę z jakością, nie będę wam jeszcze polecać, bo nie wiem jaka jakość, wygląda super, wygląda jakościowo super, kosztuje 45 funtów z przesyłką, więc nie jest tania, mam nadzieję, że będzie dobra jakościowo. Patrzę się na nią, bo patrzy, już przyszła i już wzdycha, że nie idziemy na spacerek, nie idziemy na spacerek, a jak ona rozumie, na spacerek, idziemy na spacerek, spacerek, daddy. Ja nie będę tak robiła, bo ona wtedy na daddy czeka. Daddy przyjedzie. Daddy will come in the evening. Daddy will come in the evening, bubu. Daddy will come in the evening, yes. Daddy will come in the evening, not now. Where is daddy? Where is daddy? Daddy come in the evening? Daddy come in the evening? Yes! Daddy in the evening! No więc tak. Moja piękności. Jak widzicie, Właśnie o to mi chodzi, ona jest taka mądra, ona tak wszystko rozumie. O, uszko, tak, tak, uszko myję. No, mam brudne uszy, tak, tak, umyj mi uszy. No, dobra, idziemy kochani na spacer. Więc jeśli jeździć łałę, zależy, ja ją nosiłam, wiecie, typowo. Typowo ją nosiłam zawsze w swoim szlafroku, jak ona była malutka i teraz zawsze mnie prosi, żebym ją wzięła na rączki, bo ona chce być cały czas na rączkach, więc jest rozpieszczona, cichutka, więc to zależy jak wy swojego pieska wychowacie, taki on będzie. Idziemy. Właśnie ta okolica, w której lubię chodzić koło domku i powiem wam, że normalnie tak jakoś nie nagrywam sobie, wiecie, nie nagrywam tak właśnie swojego vloga, ale postanowiłam, że czemu nie? Powiem wam, że nawet lubię te kolorki tej kamery, ale właśnie to lubię w Anglii czy w Walii, że możecie sobie wyjść i nie przejmujecie się jak wyglądacie, czy macie make-up, czy nie macie make-upu, nie wiem. Jakoś w Polsce zawsze mam tą barierę, nie wiem, może tylko to jestem ja, ale zawsze mam tą samą barierę właśnie tego, że wiecie, że nie mogę jakoś tego nagrać normalnie, że muszę zawsze się pomalować, muszę zawsze zrobić make-up, właśnie to mnie, wiecie, tak blokuje, czy coś takiego. A tutaj właśnie mogę sobie iść, zrobić sobie, wiecie, jakieś przejście na spacer, czy coś takiego, więc jest super, że mogę być kim chcę.
powiem wam ogólnie tutaj właśnie jakoś tak było, że się bardziej otworzyłam do ludzi, bardziej się stałam taka samodzielna. Wiecie, nie wiem, jakoś zmieniła mnie Anglia jako osobę, więc na lepsze. Jestem, myślę, silniejsza, może dlatego, że wiecie, że od 18-19 lat musiałam sama o wszystko sobie jakoś zadbać i do wszystkiego dążyć sama, płacić rent, znaleźć pracę, skończyć szkołę w języku angielskim, nauczyć się języka angielskiego tak poprawnie, więc może to dlatego, no, ale chociaż mnie to zrobiło silniejszą, więc... Jeszcze ostatnio tutaj jak byłam, to możecie zobaczyć właśnie na moim Instagramie. Tu były piękne zdjęcia, piękne liście w ogóle. I to może w miesiąc jakoś tak wyszło, wszystko opadło. Wszystko. Już nie ma złotej jesieni, jak to ja to nazywam. To nie tylko ja, okej. Okay. Mój piesek chce kubkę, muszę sprzątnąć. Powiem wam, że czasem właśnie lubię takie spontany, gdzie naprawdę nie miałam jakoś dzisiaj energii, żeby zacząć nagrywać. I ogólnie ten tydzień ma być, bo jak nie wiem, a ostatnio wczoraj napisałam, dodałam zdjęcie na Instagramie, napisałam wam, że w swoje urodziny, to nie na przykład na koniec roku, ale w swoje urodziny właśnie chcę znowu robić kupę. No, właśnie mówiłam wam, że ja zawsze swoje postanowienia lubię robić w tydzień swoich urodzin i tak właśnie jest. Ja lubię swoje właśnie postanowienia robić w tygodniu urodzin ze względu na to, że jakoś, wiecie, swój wiek dostajecie. Ja nie robiłam tego jak miałam 18-19, ale jak teraz już dochodzę do 30, to preferuję ostatnie 4 lata sobie właśnie robić w wieku urodzin, zobaczyć co zmieniłam, co po prostu zmienić i w ogóle, więc to właśnie lubię tak robić i wtedy macie więcej czasu. Może też dlatego, że właśnie moje urodziny są w listopadzie, więc też jest inaczej jakoś zrobić te moje postanowienia zrobić właśnie w listopadzie, bo już prawie jest koniec roku, ale jak nawet coś mi nie wyjdzie, to i tak się zawsze staram. Jest nowy miesiąc, jest nowy dzień tygodnia, nie musi być poniedziałek, ale wiem, że dużo ludzi właśnie tak robi, że robi to w poniedziałki, więc chodźki musia, więc to jest takie moje. Okej, okay, idziemy do domku, już nie będę więcej nagrywać na dworze, idziemy do domku i co ja będę robiła, to teraz poćwiczę i potem chyba coś zjem, bo jeszcze mam właśnie tą swoją pastry z Grecji. I potem ogólnie chcę dzisiejszy dzień przeznaczyć na to, żeby sobie posiedzieć i przemyśleć, bo nabrałam swojej energii w poniedziałek i we wtorek, więc dzisiaj jest ten dzień, ćwiczę codziennie znowu, więc dzisiaj jest ten dzień, gdzie sobie właśnie postanowiłam, że sobie przemyślenia zrobię i mam nowe plany odnośnie mojej przyszłości, co chcę dalej, więc chcę to jakoś sobie zaplanować. Kochani, więc wróciłam ze spacerku. Ojejka, tak, myszka teraz do mnie. No, mysia, ona już tylko dostała. Tak, więc powiem wam, że staram się, naprawdę biorę witaminę D, biorę wszystko, żeby tylko nie czuć, ojejku, nie bój się, żeby tylko właśnie nie czuć się taka, sorki, nie mam włączonych świateł, żeby nie czuć się taka zmęczona i w ogóle, ale no wiadomo, wiecie jak to jest, ale różnie to bywa, więc wiadomo, że będziemy mieli takie nasze wzloty i upadki, no, ale staram się, wiecie, witamina D brać i wszystko w ogóle. Powiem wam, Anglia, ktokolwiek nie mieszka w Anglii, jest miejscem podobno, gdzie ludzie mają bardzo, wiele ludzi ma depresję, ze względu na to, że nie ma słońca i szarość, ale to nie jest nic nowego, co wam na pewno mówię. No, ale właśnie w tamtym tygodniu zauważyłam, powiem wam, różnicę pacjentów,
To nie jest coś, że ja nie mogę o tym mówić, ale widzę po prostu, że ludzie, pacjenci w Anglii, a w Walii to są zupełnie inni ludzie. No wiadomo, inna kultura i wszystko jako tako jest, ale więcej ludzi mam wrażenie, że ma depresję we Walii. Nie wiem dlaczego, bo oni jak naprawdę żyją bardzo spontanicznym życiem i robią naprawdę co chcą, i to jest takie życie, z tego co zauważyłam przez 3 lata jak pracowałam we fabryce, to jest takie ich życie od poniedziałku do piątku i weekend to jest 3 dni picie, i jak mają tygodniówki, to jest takie przepijanie, nawet nie jest oszczędzanie. I jak mój mąż nawet pracuje z Walijczykami, to on twierdzi, że wiele Walijczyków nawet nigdy nie pojechało na wakacje. Nic nie jest złego, ja wiem, że nie trzeba jechać na wakacje, żeby się lepiej czuć, czy gdzieś, wiecie, do ciepłych krajów, ale no wiecie, to jest takie dziwne, woli ktoś przepić pieniądze, wyjść i przepić pieniądze, niż sobie coś zwiedzić. To już nie chodzi o to, żeby jechać w jakieś luksusowne wakacje czy coś takiego, no ale jechać, żeby po prostu coś zwiedzić. Tak jak wiecie, ja uwielbiam Egipt i właśnie wczoraj czy w poniedziałek właśnie oglądaliśmy, może w weekend to było, oglądaliśmy sobie o Egipcie, jest nowy właśnie dokumentalny film na Netflixie i on był właśnie wyprodukowany w 2020, więc dopiero wyszedł, ale od 2018 roku oni, jak my byliśmy w ogóle w Egipcie, to widzieliśmy, że oni tam, wiecie, dalej grzebią, dygają i wszystko, żeby znaleźć te tumy, ale właśnie w tym momencie, kiedy my byliśmy w 2018 roku w november, w listopadzie, to znaleźli właśnie Wahi, nowy tomb, nie wiem jak to po polsku, powiem wam, taką nie grotę, jak to się mówi po polsku, nie wiem, tomb, więc znaleźli i wiecie, i to jest takie ekscytujące, że dla mnie Egipt to jest początek czegoś, nie wiem, i rozmawiałam z wielu osobami, którzy byli w Egipcie i na przykład tutaj z Anglii, ze znajomymi, dla nich to samo było te właśnie uczucie, jak pojechali tam, to jakaś energia, i ja nie jestem jakaś, wiecie, że w energię coś tam wierzę, ale nie wiem, nie mogę wam tego opisać, to jest takie uczucie, że jak tam jeszcze jest coś do odkrycia, no wiadomo jest, ale to jest, nie można tego opisać naprawdę, i to ja czuję, mój mąż, znajomi, z którymi rozmawiam, znajomych znajomi, więc jest coś pięknego i właśnie teraz oni wynaleźli następną, a jak już kończyli i wiadomo, wiecie, mi to właśnie, nie rozumiem tego, jak jeździliśmy po tym Egipcie i płynęliśmy tym, tą rzeką Nil, to nie mogę tego zrozumieć, bo jak to mówią, government, po prostu państwo, zamiast wyłożyć pieniądze na to, żeby więcej ludzi dostało pracę, bo ludzie chcą pracować w Egipcie i są szczęśliwi, jeśli nawet mogą wykopywać wszystko, wiecie, te tumy i znaleźć mumie i różności, więc oni są chętni wykopywać tego i nawet rozmawialiśmy z ludźmi w Egipcie i naprawdę ludzie, którzy są biedni, by chcieli iść i pracować, ale po prostu państwo im ma jakieś tam, wiecie, malutkie pieniądze na te rzeczy, gdzie ja uważam, gdyby ten kraj był bezpiecznym i by w ogóle tam się, wiecie, bo różnie tam się dzieje, czasem ludzie się boją w jednym roku jechać, bo bomba wybuchła czy coś, więc się nie dziwię. My byliśmy w Hergadzie, gdzie właśnie była bomba tydzień wcześniej w Kairze, albo chyba tydzień po, jak wróciliśmy, więc wiecie, różnie bywa, ja nie mówię, że nie, ale każdy ma swój czas. Każdy ma swój czas i jeśli to będziesz ty, to będziesz ty, no tak jest. Nie możemy przestać żyć i się bać wszystkiego. Wiadomo, musimy być ostrożni ze wszystkim, co robimy i przemyśleć rzeczy, ale nie możemy iść w głąb czegoś, co jest niebezpieczne, no ale nie może nas to powstrzymać też od zwiedzania, prawda? Więc tak, więc właśnie ludzie chcą tam pracować i nawet się wypowiadali w tym dokumentarzu, że chcą, ale po prostu państwo nie chce dać pieniędzy albo kończą i jeśli czegoś tam nowego nie znajdą, no to już koniec. I oni naprawdę by kupę kasy zarobili na tym, gdyby tylko chcieli, gdyby włożyli trochę pieniędzy najpierw, to potem od turystów by bardzo dużo dostali. I Egipt ogólnie jest, ja uważam, że jest
lepszy niż Maroko, bo w Maroko uwielbiam, ale ludzie po prostu są non-stop przy twoim portfelu, centralnie, nawet nie możesz wyjść i cię się pytają, kup to, kup tamto, wiecie, i czasem naprawdę turyści, jak rozmawialiśmy w hotelu, to oni nie chcą jechać ze względu wracać w te miejsca albo wychodzić na miasto ze względu na to, że ludzie są tacy, wiecie, za pieniądze, znaczy wiadomo, no bo jest bieda, no ale takie, wiesz, ty aż o, zajrzyj tu do sklepu, kup to, kup to. I jeszcze najgorsze jest to, że chcą od ciebie kupę pieniędzy. Chcą na tobie zarobić, że ta rzecz naprawdę nie jest warta tej ceny, więc... Ale powiem wam, że w tym vlogu to chyba wszystko dzisiaj ogarnęłam. Mam taką chęć na gadanie do was. Ale okej, idziemy ćwiczyć teraz. Niby wygląda, że jest... O, teraz wygląda, że właśnie jest. Zobaczcie, jak szaro. No, ale nie jest tak źle. Jeśli macie pogodę ducha w środku, to jest najważniejsze. Ja właśnie przed tym, jak wyszłam, oglądałam sobie Freeza. Wiem, że oni są młodzi, ale powiem wam, że naprawdę robią fajne rzeczy tutaj, więc dlatego to oglądam czasem od czasu do czasu. Nie zasubskrybowałam ich czy coś takiego, ale czasem, wiecie, jak mi pokażecie w takich do obejrzenia, to czemu nie? Uważam, że są bardzo fajni i śmieszni. Porsche w tym wszystkim, widzicie, to mam właśnie takie fajne skarpetki, sobie kupiłam, jak już ostatnio wam mówiłam, właśnie w Primarku, do ćwiczeń, więc są super. No i oczywiście te moje ulubione dresy. Może nie jestem jakoś ubrana rewelacyjna, ale co tam. No, właśnie najgorsze jest właśnie do tego, że muszę wszystko przestawiać, żeby sobie poćwiczyć, więc no, muszę przestawić ten stolik i ogarnąć i ćwiczyć, to jest najgorsze. O, tu macie te łóżeczko, Kimulki. Kimulki! Kimi, Kimi, Kimi. Wiele ludzi się mnie pyta, dlaczego Kimchi? Dlaczego to jest imię? Dlaczego dałam jej imię Kimchi? Dlaczego? Powiem wam już. Imię Kimchi jest dlatego, że ja uwielbiam sushi i nie wiem czemu, nie martwcie się, nie rozbieram się przed wami, po prostu będę ćwiczyła. Imię Kimchi jest dlatego, że uwielbiam sushi, chciałam ją nazwać sushi. To nie jest jakieś nowe imię i jakieś, wiecie, że nie zna nikt czy coś takiego, ale chciałam ją nazwać sushi. Ale mówię sushi, na serio, nie będę jej tak nazywała, co nie, no bo później będę tak, i tak to jest śmieszne. Ale później mówię, ogólnie lubię dlaczego. W ogóle zmasztam to. Chodzi o to, że ja uwielbiam japońską kuchnię, uwielbiam sushi, uwielbiam różności, a moją ulubioną taką potrawą, jak jadłam zawsze jakiego kurczaka z ryżem katsuri, czy co katsu, to zawsze dostawałam, albo właśnie Waga mama miała właśnie taką kaczkę z ryżem i z jajkiem sadzonym i w ogóle, i oni dodawali to kimchi. Kimchi to jest taka kapusta, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest kapusta z... Może mam nadzieję, że mój pies tego nie słyszy. To jest kapusta na ostro, z chili i ze wszystkimi, jest przepyszna, ja ją uwielbiam. I raz pani się pytaliśmy, oczywiście z chińskiej restauracji, ona była Chinką, zapytaliśmy się jej, co, dlaczego to jest takie dobre, i ona nam wytłumaczyła, że to jest po prostu dla nich takie zdrowe coś i w ogóle, więc nie wiem. I no, powiem wam tak, moja mama, jak usłyszała tą nazwę kimchi, to się wyśmiała, mówi, czemu kimchi, czemu chcesz ją nazwać kapusta, a teraz mi mówi, że naprawdę nie wyobrażę sobie innego imienia dla niej. Ja tylko się obawia, jak nazwę swoje dziecko. Ale słuchajcie, ludzie nazywają teraz dzieci London i w ogóle West, North, więc, ale ja nie będę takich akurat imion dawać, my już mamy swoje imiona ustalone, więc wybrane są i są w miarę normalne, więc nie ma się co obawiać. Masz swoje te jedzonko? Opla! Okej, kochani, odzywam się do was z 4 godziny chyba po. Byłam na telefonach i ćwiczyłam i wiecie, swoje rzeczy załatwiałam. Nawet mówiłam, chciałam się pomalować, ale już, ach, nie chce mi się. Tylko zrobię jeszcze sushi, dopiero się wzięłam, ale już sobie wszystko przygotowałam. Thank you.
Sorry, przepraszam, właśnie piszę z mężem. Mamy rocznicę ślubu za tydzień, więc tak, więc planujemy po prostu wejście. Dopiero rok. Więc tak. No, więc będę teraz robiła solki, bo tak się zapisałam. Więc będę teraz robiła jedzonko, wam pokażę, jak to ogólnie wygląda. Okay, więc tak to wygląda i nie uwierzycie, ale chciałam to otworzyć i mi się całe podarło. Ogólnie zawsze używam tych wielkich płatów, ale ostatnio nie mam pojęcia czemu, a nie mogę ich znaleźć, wiecie, takie podwójne. Więc co ja robię zawsze? Po prostu jak robię te sushi, to ja je sobie tak biorę na pół i się zwijam, namaczam wodą, żeby je po prostu powiększyć. A to są ogólnie moje rzeczy, które zawsze dodaję. I pamiętajcie, nie musicie lubić surowej ryby. Sushi nie zawsze musi być ze surową rybą, bo wiele znajomych tutaj, jak którym mówię w pracy, to oni nienawidzą sushi, ale ogólnie mało Anglików, z tego co znam, znajomych lubi sushi. No ale tak, właśnie tu sobie mam zawsze tego smoked salmon, tego wędzonego łososia, awokado i moje ogórki. Więc ja tak mam, no i tu już ryż mam też przygotowany, ten właśnie specjalny. Taki ja wam pokażę zaraz. Coś takiego. No to jest normalny, zwykły yutaka ryż. Więc tak, więc dużo wam nie potrzeba naprawdę i dużo ich wychodzi, ja wam pokażę na końcu w ogóle. Ale jeśli właśnie chodzi o te, o sushi, to możecie też zrobić sushi, w ogóle te światło jest bardzo takie żółte. Ogólnie jeśli chodzi o sushi, to możecie sushi sobie zrobić z kurczakiem, my bardzo lubimy te dragon rolls. My może w Polsce też się tak one właśnie nazywają dragon rolls i one są albo z kurczakiem, albo z tempura prawns w środku z krewetkami takimi tempura, albo z kaczką. Więc różne są i wiecie, takie sosy fajnie dają, ale my, powiem wam, że ja robię zawsze te, dużo mi wychodzi i nie mogłam ogólnie znaleźć swojego bambusa, bo mam taki specjalny bambus, gdzie je zawijam, ale nie mogę go znaleźć i nie mam pojęcia, gdzie go mam, gdzie go wpręciłam. Więc dlatego zrobiłam w takim sposób. No i tak. To tak, więc tak to wygląda. Więc biorę się za gotowanie, a raczej robienie. Tak to wygląda. Powiem wam, że nawet wyszło nam mi ładnie i jest ładnie zaklejone. I widzicie, nie wiem, czy kiedykolwiek robiliście sushi, ale no, tak to wygląda, więc teraz tylko będę kroiła. A oto one, więc no, zawsze pierwszy nie jest idealny, ale powiem wam, że nie jest zły, więc tak to jest. Nie jest naprawdę trudno, a jest smacznie i powiem wam, że nawet taniej, bo sushi w Anglii jest drogie, nie powiem, że nie, ale tak samo w Warszawie, wiecie, zamówić platery, ale platery w Warszawie mi się bardzo podobają, jest super, a tutaj po prostu nie jest aż tak. Naprawdę może w Londynie, w Camden Town, tam były ładne akurat w takim miejscu, ale no, tak się prezentują one. Robię więcej. Wam pokażę, jak one wyszły, zapomniałam, ściągnę i wam pokażę. Wiem, że może to nie jest jakoś idealnie, a może to jak tutaj nie widać, ale wiecie, one nie muszą być idealnie okrągłe. Jakbym chciała, to bym tak zrobiła. Wiadomo, że one są tylko dla nas, ale no, tak się właśnie one, czekajcie. Nie wiem, czemu te światło jest takie żółte, ale tak one się właśnie prezentują, jak widzicie. Mi się bardzo podobają. Powiem wam, że naprawdę super. Także tak to jest. Kochani, ja już będę kończyła tego vloga. Jest godzina 7 prawie za 10, więc mój mąż kończy pracę o 7, więc chcę się jeszcze szybko wykąpać. I tak, więc nalewam sobie wodę do wanienki. O, nie ma co, relaksik jeszcze. I tak, i właśnie jak wam mówiłam o tym tak samo, powiem wam, że dzisiaj był naprawdę busy dzień i... No, i więc jak się ogarnę, bo już sushi jest zrobione, się wykąpię, poleżę trochę, sprawdzę swojego Instagrama, więc jeśli nie znacie mojego Instagrama, to jest Kiki on the Hill, zalukajcie tutaj i tak, i potem sobie wiecie co, tak chyba posiedzę i właśnie wiecie, jaka zrelaksowana w szafroczku, albo obejrzę Netflixa, albo po prostu dokończę te swoje szafy i pokażę wam w kolejnym vlogu, jak one wyglądają po, bo to jest tylko nie ta szafa, ale też mam tutaj inne swoje rzeczy i oczywiście chciałam ogólnie, tak wiecie co, zrobić
sobie tak ogarnąć swoje szuflady, nawet tą, gdzie mam swoje biurko i wtedy, wiecie, i wtedy zobaczyć, jak to wygląda po. I tak ogólnie łatwiej jest, sami dobrze wiecie, ogólnie jest łatwiej znaleźć coś w takiej szafie ogarniętej, a zwłaszcza wiecie, jak to mówią, jesienne porządki. I to dokładnie robię dzisiaj i jutro. Więc odezwę się do Was potem, kochani, w następnym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się taki vlog podobał i życzę Wam miłego wieczoru albo dnia, kiedykolwiek to oglądacie. Buziaczki jeszcze raz i pozdrawiam. Pa!